Witajcie na kanale Granakompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Planet Crafter i lecimy, proszę Państwa, z kolejnym odcinkiem. Jak widać, jest problem z pożywieniem, no nie jest to zbyt dobra informacja, natomiast być może uda się coś znaleźć, gdzieś może w skrzyneczkach, no i tutaj pod kątem właśnie pożywienia będziemy działać. 2, 4, 6, 8, jeszcze jeden kobalt. Jeszcze jeden kobalt, bo muszę butlę zrobić. I wydaje mi się, że dobrym pomysłem byłoby wyskoczenie tutaj do tego statku. Chciałem najpierw tam, na górę, ale no, chyba że jakaś skrzyneczka się po drodze trafi i będzie zawierała żelazne racje żywnościowe, ale... no właśnie. Woda. Woda mi się przyda. Gdzie jest moja skrzynka? Tam jest moja skrzynka. To jest tymczasowo ustawiona skrzynka. Ja bym chciał to przerzucić, to i nie ma wody, kuźwa, no. No jak na złość, no jak ja teraz głodny jestem, a muszę zabrać ze sobą jakieś zapasy właśnie picia, tlenu, znaczy głównie tlenu, bo picie to być może 2 butelki mi wystarczą. Zresztą do tego statku nie mamy aż tak daleko, żeby trzeba było nie wiadomo w co się wyposażać, ale z jedzonkiem no to jest problem. Swoją drogą, nie wiem jak to teraz się odbywa, bo kiedyś jeżeli tam załóżmy nie zdołaliśmy czegoś zrobić, to i tam było ryzyko dednięcia, tak, że tak powiem, no to po prostu żeśmy się respili w bazie, nie? A teraz nie wiem jak to jest. Dobra, cisnę. Cisnę, proszę Państwa. Mnie się wydaje, że tam gdzieś skrzynka była, ale dobra, już chodźmy do tego statku, to będziemy mieli takie pierwsze odwiedziny statku. Jeszcze tutaj patrzę, czy... O, tam jest jakaś skrzynka. Nie będę zbierał wszystkiego. Chcę trafić na racje żywnościowe. I tyle. Dlatego właśnie ten statek chcę odpuścić. Już jak nie będę miał wyjścia. O! Proszę bardzo. Dobrze. Uratowani. Przynajmniej na pewien okres czasu. Naprawdę bardzo, ale to bardzo potrzebujemy zacząć hodować roślinki. Czekajcie, a my, czy my nie możemy wsadzić bakłażana do Wegetuby? Czy jak to się tam nazywa? Dzień dobry. Ja tu tylko na chwilkę. Bez latarki to nie ma co tu włazić. Nie, nie ma sensu tutaj włazić, słuchajcie. Jak ty? Eś ty. Niedobry ty. No dobrze. O! Wegemodu P2. Bardzo fajnie, bardzo dobrze. O to właśnie chodzi. Czyli my żeśmy się tam ogarnęli. Ja proponuję, żeby po pierwsze zebrać ze skrzyni, którą tutaj znaleźliśmy, resztę tych przedmiotów. I co? I kiedyś polecaliście, żeby te skrzynie rozbierać. Jak to jest teraz? Czy nadal polecacie, żeby skrzynie rozbierać, czy tu się jednak będą rzeczy respiły w tej skrzyni? Bo musimy wiedzieć, czy gra jest warta świeczki, jeśli chodzi o kwestię rozbiórki tego typu przedmiotów, nie? To już poprosiłbym tutaj o komentarze od osób, które wiedzą. Natomiast my postarajmy się ogarnąć temat tej może Wegetuby właśnie. O, i wiertełko mamy, elegancko. No dobrze, to zobaczmy. Tutaj coś nowego? Nie. Ten moduł latarki by się przydał. Natomiast my tutaj potrzebowalibyśmy lodu. Umieść nasiono w tym urządzeniu, by wytworzyć tlen. Jasne. To się przyda. Dobra, to zróbmy to. To nasiono Lirma byśmy wzięli i przełożyli, nie? Ale nie, to kurczę, ale tutaj się nie da. Tutaj się chyba nie da jednak bakłażana hodować. O co ci się... A, ekwipunek pełny. Bo żeś naciapciał, kuźwa, nie wiadomo ile tego badziewia. To pełny jest. Dobra, pytanie brzmi, czy mnie padnie prąd, czy nie padnie prąd? No nie padł. Elegancko, dobra. Przekładamy tu. Aha! No i gitara. Co odpowiadało za hodowanie roślin? Co to jest? O, warzywnik. No to więcej tlenu. Zdecydowanie. 12 ppt. O kutwa. To się jeszcze zejdzie. No to wydaje mi się, proszę Państwa, że chyba nie mamy wyjścia i trzeba wybrać się jednak na rekonesans. Co jest do latarki potrzebne? Krzem i 2 magnezy. Czy ja to posiadam w skrzynce? Mhm. To nie za dobrze. To nie za dobrze. Zróbmy jeszcze jedną skrzynię. Ale równie mogło być, ale dobrze, no bo to tymczasowo. Aluminium to się przyda, zdecydowanie się przyda. Krzem i 2 magnezy. Magnez już widzę. I krzem też widzę. O. To przynajmniej sobie latareczkę machniemy. Tam powinniśmy mieć jeszcze... Tak, mamy tu jeszcze miejsca. To będzie można eksplorować te statki. Niski poziom pożywienia. No co ja poradzę, no? Znaczy, no poradzę, no. Więcej tlenu wytworzyć. Tutaj chciałem. Proszę. Mikrocipa zrobimy i dopasujmy tutaj. Pstryk, pstryk, elegancko. Dobra, co mamy? Woda, 2 butelki. Tlen, no 5 kapsułek. Ciśniemy. Ciśniemy. Może coś się uda znaleźć. Ale... Jasny gwint. Wiecie co, żelazo by się przydało. Żelazo by się przydało, bo zrobimy sobie, drodzy Państwo, skrzyneczkę i jak tam będziemy już zapchani, to po prostu do skrzyneczki i z powrotem, nie? Tylko teraz pytanie brzmi, czy tę skrzyneczkę to... Jak to się... O, albo inaczej, weźmy kapsuła mieszkalna, wymaga jeszcze jednego żelaza i tytanu. Jeszcze tutaj bym wziął tak, tutaj bym wziął tak, a tytan? O, jest i tytan. Proszę bardzo. To my sobie zrobimy tutaj... Ajajajajaj, przecież jeszcze wejście. To jeszcze jeden tytan. Weźmy tutaj żelazo, weźmy tutaj tytan i jeszcze krzem, a to jest żelazo. To nie. Kuźwa. Gdzie jest krzem? Widać gdzie? O, jest. Dobra, jest i krzem. Tak, żeby można było wleźć tam do środka. Po co mi kapsuła bez tego, bez wejścia? Niski poziom tlenu. O, proszę bardzo, plecaczek nowy. Szkoda, że nie wcześniej. Szybciutko, szybciutko. O, i rzutem na taśmę można powiedzieć. I jeszcze... Jakieś bombardowanko. A tak profilaktycznie, wiecie. I ciśniemy tu. No i dobra. I znowu się zaczyna. Na razie poszukałbym, proszę Państwa, o właśnie, skrzyneczek. O, to mnie interesuje. Nasiono Pestera, jak najbardziej. Dawaj to wszystko. To będziemy przerzucać do skrzynek. Czy to się użyło? Nie. Ja cię żeż kręcę, jak tu napierdziela ty. O, nasiona fasoli, bardzo fajnie. Tkaniny to się przydadzą. A tu? O, mikrochip ze schematem. To się też może przydać elegancko. Bardzo, bardzo dobrze, tak. Jak najbardziej tak. Już chyba nic nie będzie. Chodźmy dalej może. O, to mogę rozebrać. Przynajmniej sobie drożnimy tutaj trasę. Ło, ile rzeczy. To pozwólcie, że ja to sobie skonsumuję. O, to już będę miał troszeczkę lepiej. Nasiono, przepraszam, Shanga. Jaki jest mnożnik tlenu? 150%, a tutaj 200%. No to Pestera jest lepsza. No dobra, tyle ile mogłem, tyle wziąłem. Niski poziom tlenu. Aha, no tak, tak. Dobra, już, idę pooddychać. Nie będę butli zużywał, bo to się ja z celem. Skoro mam tutaj takie fajne te rzeczy. Dobra, a jeszcze to? Wody też brakuje. Wszystkiego brakuje. Ja to pamiętam, że zawsze miałem problem z tym, żeby dojść, którą ścianę tu się burzy. Dobra, to mogę rozebrać. Niski poziom nawodnienia. Jeszcze, synu, wytrzymasz. Nie bądź taki hej do przodu, bo ci tyłu zabraknie. Dobra. Tu mamy... O, ile tu skrzynek. Proszę uprzejmie. To ja bym chciał tak. Kosmiczne jedzenie... No jest potrzebne, tak? Ale nasiona dyni. Tutaj roślinki. Lirma. Tu mamy Pestera. To będzie bardzo potrzebne w tym momencie. Bo byśmy podmienili sobie roślinki w takim wypadku. Także tak. Tutaj Shanga też może być. O, tu ile żarcia. Trzeba o tym pamiętać. Nadstop. To kiedyś inną nazwę miało, cholera. Nie pamiętam. Dobrze. To teraz tak. Co tutaj jeszcze? To jedzonko bym zabrał. Ten nadstop bym zabrał. Aluminium mogę zabrać i to stąd też aluminium. O, ja proponuję, żeby może zanieść to do bazy, tam do głównej. Jakbyś mnie jeszcze kuźwa puścił, to byłoby dobrze. No i co? I zabłądziłem już? Niski poziom tlenu. Dobiegnę? No już, moment, no. Lecę, ślepa paruwo. No dobra. Jakiś kobalt spadł z magnezem. Dobra, lecimy do głównej bazy. Tam sobie to zrzucę. Tak się zastanawiałem, czy nie wrócić do tej starej rozgrywki, tam do zapisów, ale wydaje mi się, że zaczynając od zera chyba dobrze zrobiłem tak naprawdę. Krytyczny poziom nawodnienia? A ja widzę, że całkiem niezły jeszcze jest. Dobra. Tlen odnowiony. I teraz... teraz tak. Wrzućmy tu żelazo. Tu wrzućmy... Co ja tam jeszcze mogę wrzucić? Na razie to kosmiczne jedzenie. I nasionko. I to... Mikrocipy? Aha, jeden mikrocip to został. Aluminium to żelazo, chociaż... Wiecie co? Zobaczymy, czy da się to wykorzystać zaraz. Podmieńmy roślinkę. O! No bo Lirma... No to tak sobie, ale tutaj mnożnik tlenu jest 200%, no to jest jednak różnica. I Wegemodu jeszcze jeden bym zrobił, 2 lody, 1 krzem, magnez i żelazo. Tlenu potrzebuję. O, dobra, już. I, synu. Także lodzik jeszcze będzie zbierany. Kurczę, 2 lody. No i patrz, i zapomniałem, cholera. Ajajaj, dobra, wiem, że krzem. I chyba magnez. Wsio, kuźwa, patrzył i zapomniał tej sklerotyku. No nic, no... A, no i żelazo. Ale to żelazo to ja mam w skrzyni. Także myślę, że te nasionka Pestera to jako pierwsze pójdą. Niech one tam wytwarzają tego tlenu dużo. O, drabina wewnętrzna. Elegancko, ale my nie mamy pięterka jak na razie, to do niczego mi w tej chwili nie posłuży. Natomiast wolałbym inne jakieś ciekawe rzeczy, choćby warzywnik. Dobra. No, spodziewałem się, że tak może się wydarzyć. Nic się nie dzieje. Panel słoneczny. Ok, energia. 6,5 na sekundę, a ten? O, ojoj. Tak mi psikło. Trzeba by... Czekajcie, rozbierzmy to. Ja będę teraz potrzebował, słuchajcie, trochę więcej miejsca. Jeszcze raz, co tu jest potrzebne? Żelazo na pewno, ale 1 sztuka. Kobaltu trochę więcej i krzemu. Co ja tutaj mam? O, jest krzem, to mogę sobie w ten sposób zrobić. Kobalt. A tu też był? Nie. Ajajaj, no dobra, trzeba jeszcze tak, kobalt, no ale to on, tu jest bardzo dużo tego kobaltu tak naprawdę. Jeszcze. No i zobaczmy, bo tam wszystko nam stanęło, więc ostrzeżenie niski poziom mocy. No na spokojnie, no to zaraz wezmę i ten, no co się tak kuźwa pieklisz. Proszę, panel słoneczny, tymczasowy. No to też ulegnie oczywiście zmiany. Naciśnij klawisz ułatwienia dostępu. Co? Kurwa, nie zdążyłem przeczytać, a ten już mi skasował. O, proszę bardzo. I działa, tak? Tak. Dobrze, ale ja bym takie 2 panele zrobił. To jeszcze 1 kobaltu mi brakuje. Ja sobie jedynie tlen odnowię. I wiem, że tam pod tym leży jakiś, bo widziałem. Dzień dobry. Chodź do mnie, bo mi ciebie brakuje. Oho! Oho! Coś chyba się tutaj zacznie dziać. Czy ja zdążę, czy też nie zdążę umieścić tego panelu? Bardzo bym sobie życzył zdążyć. No, jak ładnie się ponakładało. Nie, ale tutaj chyba nie będzie, proszę Państwa, nic spadało. Dobrze, energii powinno nam na trochę wystarczyć. Ja potrzebuję śmignąć po 2. roślinkę Pestera z uwagi na ten tlen nieszczęsny, bo jak pamiętamy, to tu musimy wytworzyć na warzywnik 12 ppt. No, dobra, cisnę. Może mi się uda. Może mi się uda nie oberwać w głowę. A różnie to bywa. Także no nie jest to zbyt duża tak naprawdę odległość. Ale warzywnik to jest coś, co musimy stworzyć. No koniecznie, must have po prostu, bo te żelazne racje żywieniowe, no to okej, to jest jedno, ale jednak... O, mikrocipa wezmę też. Nasiona fasoli. Dobrze, kosmiczne nasiona fasoli umieści w warzywniku. Dobra, nie ma problemu. To też zabiorę. I co ja tam jeszcze mógłbym? Na razie niech reszta tutaj leży. A tutaj kobalt mogę zebrać. Magnes mogę zebrać. Lodu mam i jeszcze krzem. Czy to jest krzan? Co to? Jakaś kubka. Ktoś kubkę zostawił. No i dobra, i możemy trzeci Wegemodu postawić. Elegancko. No dobrze, to nawet mi to bardzo, bardzo pasuje. Czyli będziemy mogli, tak, drugą roślinkę, drugie nasionko Pestera umieścić, plus dodatkowo jeszcze tę roślinkę Shanga, czy jak to się tam nazywało, 150%, nie? Mnożnik. To może szybciej pójdzie. To chodzi o tlen, tam żeby szybciej właśnie poszło. No i proponuję, żebyśmy może sobie stworzyli plecak ten lepszy, bo więcej będziemy mogli nosić. Jakoś tak krzywo poustawiane to jest. Póki jeszcze nie zasadziłem żadnej roślinki, o. To tak. Czyli tak, nasiono Pestera, mnożnik tlenu 200%, no i Shanga tutaj obok 150%, tak? No i gitarka. A to nie wiem, co ja bym... Myślę, że ten już nie będzie potrzebny, ale w zamian za to... Czy ja mogę jeszcze jeden? Ech, ty synu. Lód i krzem. Dobra. Lód i krzem. Jakiegoś lodzika? O, jest i lodzik. O, jest i krzem. Dobra. I proszę uprzejmie. Bardzo ładnie. I dzisiaj dbamy o aspekt wytwarzania tlenu. Tym się dzisiaj zajmujemy. Z uwagi na fakt, że będziemy potrzebowali zadbać też o żołądek. O proszę, podgrzewacz P2. Elegancko. Proszę bardzo, nasiono Shanga. Spektakularnie może to nie zapierdziela, ale... No co my możemy tutaj więcej zrobić? No, tutaj 12 ppt potrzebujemy. Za szybko to też nie może. Rozszyfruj mikrochip ze schematem. No to dobra, to rozszyfrujmy te mikrochipy jeszcze, proszę Państwa, żebyśmy wiedzieli, bo być może nam to ułatwi tutaj temat. Mikrochip, szybkość wydobycia P1. Kurde. No dobrze, jeszcze jeden. Buty zręczności. Ciekawe. Zwiększa prędkość poruszania. To jest gra warta świeczki, ale czy marnować aluminium na to? Na plecach tak, to się opłaca, nie? Czyli tak, tutaj byśmy potrzebowali plecak P2, do tego 2 sztuki aluminium, tytan oraz krzem. Czy ja mam tutaj aluminium? O. Tytan. No i krzem. Kuźwa, jak zawsze. Ono tu. Dobra, zrobimy większy plecak. Plecak to z pewnością się przyda. Tak, tak, to jest dobry pomysł, żeby akurat plecak zrobić w pierwszej kolejności. Wszystko mamy, proszę. No i teraz elegancko. Dobra, a te buty zręczności. 15% do prędkości poruszania się to też nie w kij dmuchał, ale i tkaninki są potrzebne, tak? Czyli generalnie rzecz ujmując to 2 tkaniny i 2 sztuki aluminium. My jesteśmy w sumie... Dobrze, to musimy tam lecieć. My jesteśmy, proszę Państwa, w sumie blisko aluminium, bo tam się aluminium wydobywało kiedyś i prawdopodobnie nadal tam się wydobywa. Aczkolwiek no nie ma go o tyle, żeby go marnować na jakieś tam pierdoły, więc później jak już zaczniemy wydobywać materiały, surowce, przepraszam, z ziemi, o, no to wtedy tak, tylko że będziemy musieli też tam, gdzie one występują, to tam będziemy musieli postawić odpowiednie wiertło do wydobywania. Natomiast no nie gadaj. Kuźwa. Oberwę? Nie oberwę? Natomiast później to już będzie można wydobywać z dowolnego miejsca, dowolny surowiec. Przynajmniej tak było kiedyś. Ale to oho, ile to jeszcze czasu trzeba będzie tutaj spędzić, proszę Państwa, ta głowa mała. Tak czy inaczej, ja na razie uciekam, ale to jest chyba tylko jakaś taka upalna pogoda. A nic nie leci z góry, co mnie bardzo oczywiście cieszy, bo wolę nie obrywać. Dobra, buty zręczności. O, ile razy o 15% szybciej się mogę poruszać? No, powiedzmy. No, za bardzo tego nie odczuwam, ale powiedzmy, że tak jest. Proszę Państwa, dzięki wielkie za obejrzenie materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do Was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.